Witam wszystkich serdecznie. W 1947 roku miały miejsce wydarzenia, które są rozpamiętywane do dzisiaj. Ja do tego tematu podchodziłem wielokrotnie, starając się właśnie czytać różne książki, różne wypowiedzi ludzi, którzy mieli jakieś teorie na temat tego, skąd też się wzięła ta osada, co to byli za ludzie, co oni tam robili. Ale najbardziej mnie zawsze interesowało to, w jaki sposób te rzeczy tam zostały spisane. Dzisiaj przyniosłem parę takich rzeczy, które mogą nam pomóc w zrozumieniu tego, jak Bóg zabezpieczył teksty Pisma Świętego do naszych czasów. W tej wielkiej piaskownicy, jak ją nazywam, to taka wielka piaskownica Boga, którą On od czasu do czasu nam odkrywa i znowu jakieś nowe rzeczy oglądają światło dzienne. Przyniosłem tutaj taką kamienną tablicę. Z tej strony pójdzie druga. Proszę podać dalej. To są teksty zapisane w języku paleohebrajskim. To jest 10 przykazań. Te 10 przykazań jest tak zapisane, że jest zapisane z jednej i drugiej strony. Bo tak jest napisane w tekście biblijnym, że tak były zapisane. Nie ma informacji, w jakim języku, do końca tego nie wiemy. Nie wiemy, jakie były wielkie. Ja tylko przyniosłem średni format, żeby można było zobaczyć, że Mojżesz spokojnie, schodząc z tej góry, mógł je ze sobą znosić, a nie jak obrazak jest czasami namalowany z takimi wielkimi tablicami jak nagrobki, bo wtedy by pewnie nie mógł zejść. Ale dlaczego o tym mówię? Ponieważ właśnie w Qumran znaleziono też teksty zapisane w języku paleohebrajskim, czyli tym języku pisanym, tym najstarszym rodzajem pisma. Wcześniejsze przed nimi teksty to są teksty zapisane pismem klinowym i tu też przyniosłem dwa takie fragmenty, które mogą nam coś przybliżyć historii biblijnych. Jednym z nich to jest epos o Gilgameszu. To jest drugie tysiąclecie przed naszą erą, czyli czasy Abrahama, czyli początek tak naprawdę spisanej historii wiary. I chodzi tu o to, że Biblia jako historia wiary tego człowieka przeniosła ten sposób myślenia do naszych czasów, właśnie poprzez pismo. Bóg zadbał o to, aby to nie zaginęło. Abraham to był człowiek, który nie tylko wierzył w Boga, ale przede wszystkim wierzył Bogu. Uwierzył Bogu na słowo, uwierzył w to, że cokolwiek Bóg obiecał, to ma moc i wypełnić. I ten rodzaj wiary jest w Biblii wyeksponowany i premiowany jako ta wiara, która nas ma do Boga przybliżać. Nie chodzi o to, jak dzisiaj często ludzie podchodzą do tematu wiary i to jest taka wiara w moc wiary. Jest to wiara w moc wiary i te ich chcenie ma załatwić całą sprawę. Wręcz przeciwnie, to jest wiara w to, że wszystko załatwia Bóg. Bo Bóg jak coś obieca, to ma moc to i wypełnić. I ten rodzaj podejścia do świętego, który nami w życiu kieruje, no jest opisany w Piśmie Świętym i był główną myślą, która była zawarta właśnie w tekstach w Qumran. 1947 rok to jest szczególny rok, ponieważ wtedy miały miejsce trzy wydarzenia. Po pierwsze odkryto właśnie znalezisko w Qumran i nie zrobili tego fachowcy, archeolodzy, tylko przypadkowo dwójka dzieci, która wypasała tam swoje stada, rzucając kamienie do jaskiń, stukła jeden z dzbanów. W pierwszy dzień ponoć się tak przestraszyli, że dopiero na drugi dzień przyszli i do środka zeszli. No i z pierwszego dzbana wyciągnęli kilka zwojów, które można powiedzieć, że obudziły ludzi na nowo do zainteresowania się Pismem Świętym. I to nie była kwestia dni, tygodni, to były, słuchajcie, lata. Żebyście zrozumieli, że te odkrycia w Qumran to nie była kwestia tylko jednorazowego takiego wydarzenia, które nagle rozbłysło jak gwiazda i potem już świeciło. To były dziesiątki lat pracy, które skupiały się na tym, żeby znaleźć jak najwięcej tych jaskiń, które jeszcze nie zostały splądrowane przez Beduinów, którzy byli szybsi od archeologów,
No i sprzedawali te rzeczy, które tam znaleźli na pchlim targu, na czarnym rynku. Więc osnowa w ogóle tego wydarzenia, ona ma jak gdyby takie dwa różne fronty. Jeden jest oficjalny, a drugi to jest takie podziemie, gdzie równolegle te wszystkie wydarzenia się cały czas będą toczyły. 1947 rok to jest też rok, w którym ogłoszono 181 rezolucję, która dotyczyła podziału Palestyny i to wzbudziło niechęć i potężne zamieszki w tamtym rejonie. I z tym rokiem związane jest jeszcze jedno wydarzenie, mianowicie w Aleppo w Syrii podpalono synagogę, w której był przechowywany taki, jak oni to nazywali, święty tekst, Keter Izrael, korona Izraela, kodeks Aleppo, który był takim wzorcowym tekstem do tych, którzy przepisywali teksty i do tych, którzy te teksty śpiewali w synagodze. Bo taki kantor to nie czytał, tylko śpiewał te teksty i były tam zapisane informacje, jak należy te teksty przeczytać, z jakimi akcentami, jak je należy intonować. I to były informacje bardzo ważne, plus informacje, jakich należy użyć samogłosek. Ponieważ kodeks Aleppo był zaopatrzony w te takie instrukcje, to była główna rzecz, która go różniła od tekstów znalezionych w Kibet Qumran, zapisanych w języku hebrajskim, ale samymi spółgłoskami. Tam nie było tych informacji dodatkowych. Więc trzy takie wydarzenia. Podpalenie tej synagogi w Aleppo, które po prostu roznieciło z jednej strony i zamieszki, a dwa też zainteresowanie Biblią, ponieważ Keter Izrael to był jedyny egzemplarz, jedyny tekst Pisma Świętego Starego Testamentu, który był takim wzorcem i był, można powiedzieć, no wręcz przez nich czczony. Powstał w Jerozolimie w X wieku, a tam był po prostu przechowywany od XIV wieku aż do 1947 roku. No i teraz te trzy wydarzenia zebrane w jedną całość spowodowały, że ludzie zaczęli zadawać mnóstwo pytań, co to są za teksty, skąd się tam wzięły, tak jak tu dzisiaj było powiedziane, kto je przepisywał, czemu oni je przepisywali, po co je przepisywali, dlaczego przepisywali je w takiej ilości. Ja młodzieży na przykład mówię, że to był taki ówczesny punkt zero, czyli jak chciałeś mieć jakąś księgę przepisaną, zanosiłeś i za 3 miesiące mogłeś odebrać, miałeś już kopię zrobioną, bo rzeczywiście tak to funkcjonowało. Drugą rzeczą było zrozumienie, kim byli w ogóle ci ludzie z Qumran. My ich nazywamy Esenczykami, ale oni o sobie tak nie mówili. Nie ma w ogóle żadnej informacji w ich przepisywanych tekstach, żeby oni się w taki sposób nazywali. Natomiast nazywali się synami światłości, a wszystkich innych nazywali synami ciemności. I nagle okazuje się, że nazywnictwo jest bardzo nam znane, ponieważ w Nowym Testamencie teksty też używają takich sformułowań. Synowie światłości, synowie ciemności. Byli to ludzie, którzy oczekiwali Mesjasza. Trudność polega na tym, że oni oczekiwali dwóch Mesjaszy. Mesjasza sprawiedliwości i Mesjasza kapłana. No i tu zaczynają się nasze domysły, zaczynają się różne teorie. Naukowcy pochylają się w jednym lub w drugim kierunku. I tych książek, o których tu pewnie kolega będzie mówił, narobiło się kilkaset i każda idzie w swoim kierunku. Zebranie tego w jedną całość jest praktycznie już w tej chwili niemożliwe. Postęp jedynie pomógł nam wyrobić swoje własne zdanie. Mianowicie w 2012 roku większość tych rzeczy została zdigitalizowana i wrzucona do internetu i dzisiaj mamy do nich dostęp, co było niemożliwe przez dziesiątki lat. Tylko 8 ludzi miało do tego dostęp i przez 60 lat to było, można powiedzieć, okryte tajemnicą i jak oni wypuścili jakieś swoje takie teksty czy teorie, no to pozwalało ludziom, powiedzmy, się z tym zapoznać. Natomiast w 2012 roku te zdigitalizowane rzeczy ujrzały światło dzienne i każdy ma od tego czasu do tego dostęp. Czyli nie trzeba być profesorem, nie trzeba mieć pokończonych jakichś fakultetów i można sobie to otworzyć na stronie internetowej i w domu wydrukować i samemu spróbować
opracować taki tekst, bo nie wiem, czy wiecie, ale ci naukowcy dokładnie w taki sam sposób nad tym pracowali. Mało który z nich dostał te teksty do ręki, a jeżeli już mogli je zobaczyć, to zobaczyli je tylko przez moment, potem były składane i pracowali nadal później na powiększeniach, które były zdjęciami, które mogli sobie w programach komputerowych opracowywać. Więc 1947 rok to jest taki szczególny rok, bo obwołanie podziału Palestyny i podpisanie deklaracji to też jest w ogóle taki polityczny ewenement, że zostało podpisane deklaracja powstania państwa Izrael i podpisana przez ludzi, kiedy jeszcze tego państwa w ogóle nie było, bo one powstało rok później, w 1948 roku. Okazuje się też, że to, że te polityczne takie manewry w rejonie tego państwa, czy w temacie tego państwa powodowały takie emocje, no, dało też innym ludziom możliwość zadawania głośno pytań, nie? Gdzie przez te parę tysięcy lat był ten Bóg? Co z czasami międzytestamentalnymi, nie? Kiedy skończono pisać Stary Testament, a zaczął być pisany Nowy Testament. To było te 400 lat kultury greckiej, która przetłumaczyła teksty Starego Testamentu na język grecki. I te greckie teksty były później czytane w synagogach. No i właśnie z tego okresu międzytestamentalnego pochodzi ta gmina Qumran. I nie do końca wiemy, skąd ona się tam znalazła i kim oni byli. Teoria, do której ja się najbardziej skłaniam, jest taka, że kiedy polityka i religia próbują coś razem ze sobą zrobić, to z tego nigdy nie wychodzi nic dobrego. No i tak było w tych czasach międzytestamentalnych. Wiemy, że świątynia była nawet w pewnym momencie tam zbezczeszczona. I myślę, że byli to kapłani, którzy wyszli ze świątyni po to, żeby sprawować ten kult tak, jak było to poddane w Starym Testamencie. To znaczy oni twierdzili, że to, co mówisz, to, co myślisz i to, co robisz, to ma być to samo. Oni twierdzili, że nie należy przysięgać, bo jeżeli ktoś na Boga przysięga, no to on już nie jest godnym zaufania, ponieważ nie spełnia tych podstawowych takich zasad bycia tym człowiekiem, synem światłości. To, że nazywali się synami, pokazywało, że oni bardzo czuli więź z Bogiem Ojcem i bycie synem nobilitowało ich do pewnych rzeczy, ale też pokazywało, jakim życiem oni powinni żyć. To, że przepisywali teksty, to jest też bardzo ciekawa rzecz, ponieważ znaleziono w Kibet Qumran praktycznie około 200 jaskiń. Nie wszystkie były zapełnione jakimiś tam dzbanami i tekstami, bo większość z nich po prostu została splądrowana. I te 200 jaskiń było tak naprawdę odkrywane przez co najmniej 10 lat. I nawet jeszcze teraz, 2 lata temu, odkryto znowu jakieś tam kolejne jaskinie, w których też ponoć były kiedyś jakieś skrawki, bo znaleziono fragmenty papirusów. Tutaj można sobie też zobaczyć, jak takie papirusy wyglądają. A tu poproszę, żeby pokazać, jak wyglądają skóry zapisane w języku hebrajskim. Więc mamy sprawę dotyczącą przede wszystkim pisma. Pisma, które przetrwało do naszych czasów i mnóstwo pytań dotyczących tego, kim byli ci, którzy zadbali o to, żeby to pismo przetrwało i w jaki sposób było to, można powiedzieć, przepisywane, kopiowane, po co oni to robili. Jest jeszcze jedna taka, może nie teoria, a sposób patrzenia na sprawę, że w roku 70, kiedy tak naprawdę została zniszczona świątynia jerozolimska, zaginął też słuch o tej osadzie. To było mniej więcej w tym samym czasie. Wiemy, że Tytus przyszedł ze swoją armią i przyszedł tam, aby zdusić powstanie, które miało miejsce w Jerozolimie. Świątynia została spalona. Wiemy, że w Rzymie, 3 minuty od Koloseum, jest łuk triumfalny Tytusa. Tu jest taka replika tego. Będzie można sobie to też później zobaczyć. I wtedy, jak spalili świątynię, wynieśli z niej wszystkie drogocenne przedmioty, ale nie ma żadnej informacji na temat świętych tekstów.
temat w ogóle nie wypłynął i nikt nie wie, co się z nimi stało. No i teraz pytanie, czy czasem w tym roku 70 nie było tak, że te święte teksty były też przeniesione do tej osady i przez nich przechowane właśnie w takich dzbanach, jak tutaj widzicie, włożone do nich i włożone do jaskiń. Jaskinie zostały zasypane, a oni z myślą, że za parę lat, może parę miesięcy sprawa rozejdzie się po kościach, zostaną wydobyte, będzie można kontynuować to dzieło przepisywania. Tak się nie stało. Słuch o osadzie Qumran zaginął, no i z nią, można powiedzieć, zostało pogrzebane też wszystko, co jest taką informacją, którą my byśmy dzisiaj chcieli mieć, nie? Kto to był, po co to robił, nie? Dlaczego tyle tych kopii i tak dalej. Kolejną z takich domniemanych teorii jest ta, że bardzo dużo ludzi wiąże tych ludzi, którzy mieszkali w Kibet Qumran, z Janem Chrzcicielem. No bo on samego początku był taki wyjątkowy i charakterystyczny i można go było opisać w taki, no, nawet spektakularny sposób, tak? On odzienie jego było inne, miał długie włosy, żył na pustyni, żywił się szarańczą. No, było to coś szczególnego. Jest taki werset, który mówi, gdy Żydzi zostali wysłani z Jerozolimy przez kapłanów i Lewitów z zapytaniem, żeby dał odpowiedź, kim jest, to wtedy usłyszeli, że jest głosem wojącego na pustyni. I o dziwo, Kumrańczycy tak o sobie też mówili, że oni są głosem wołającego na pustyni. Więc dla wielu ludzi momentalnie urosła ta informacja do niebotycznych rozmiarów, że chrześcijaństwo wzięło swoje źródło właśnie z Kibet Qumran, z tej takiej bardzo ascetycznej, można powiedzieć, do granic ascetycznej grupy ludzi, którzy żyli bez kobiet, którzy żyli jak kapłani, którzy uważali, że ofiary, które były składane do tej pory w świątyni, są już niepotrzebne. Wystarczy teraz ofiara warg wychwalających imię Boga i Bogu oddaje się cześć w duchu i w prawdzie, o ile to, co ty mówisz, co ty myślisz i co ty robisz, to jest to samo. No, nagle brzmi to znowu nam znajomo. Zastanawiamy się, dlaczego akurat ten werset z Księgi Izajasza został zacytowany i przez Jana Chrzciciela, i w ich, jak gdyby, świętych księgach, ale trzeba się też zastanowić nad tym, no, dlaczego akurat dla tej społeczności z Kibet Qumran Księga Izajasza była taka szczególna, bo tam znaleziono około 23 chyba, czy dwóch zwojów Księgi Izajasza przepisanych, z czego w tym pierwszym dzbanku, w którym znaleźli dzieciaki, to był pełny, kompletny zwój. I tu można rozwinąć ten zwój, ja bym cię, Krzyśku, prosił, żebyś go tam rozwinął. To jest zwój, który można sobie rozciągnąć 7,5 metra. Można dać dalej. Zwój dokładnie składający się z kilkudziesięciu takich fragmentów skór zszytych razem. I tu przyniosłem taki fragment skóry, który można sobie zobaczyć, też podać dalej, żeby ludzie zobaczyli, że te skóry były zszywane później razem, żeby tworzyć te zwoje z kilkunastu albo nawet kilkudziesięciu zwierząt. Kiedyś jak zapytałem takiego Żyda, ile potrzeba skór, żeby cały zwój Tory zapisać, to mi powiedział całe stado. I to dopiero mi uzmysłowiło coś, co jest w Nowym Testamencie często podawane, że pasterze paśli tam owce. To był dzień szczególny dla Żydów, kiedy oni tam przychodzili, żeby się też obmywać. I te wszystkie owieczki to były owieczki ofiarne. Tam tysiące po prostu tych owiec było składanych w ofierze. Natomiast w Kibet Qumran ci, nie wiadomo jak ich nazwać, czy kapłani, czy mnisi, czy eremici,
Mieli jeden cel. Modlili się, dbali o swoją czystość, nazywali się synami światłości i nie chcieli mieć nic wspólnego z synami ciemności. Odgradzali się od nich w pewien sposób. A to, czym się zajmowali, to były recytacje tekstów Pisma i przepisywanie tych tekstów. Mamy więc, można powiedzieć, taki wyjątkowy czas. Czasy międzytestamentalne pomiędzy Starym i Nowym Testamentem, kiedy poganie zaczynają czytać teksty Starego Testamentu w greckim języku i mogą się dowiedzieć o jedynym prawdziwym Bogu, o narodzie, który mówi o sobie, że jest jedyny i wybrany, o tym, że oni są nosicielami tego światła, które ma oświecić wszystkich ludzi na całym świecie, bo ma przyjść Mesjasz i oni są z tego narodu, z którego ten Mesjasz ma przyjść. No i teraz mamy grupę wydzieloną z tego narodu, która nad Morzem Martwym zajmuje się przepisywaniem tekstów Pisma. I to są nie tylko teksty Biblii, ale są także teksty komentarzy do Biblii. I mają też swoje takie teksty, które służą modelowaniu tej grupy, czy też tej sekty, jak to niektórzy nazywają. Przy czym sekta to jest pozytywne sformułowanie, bo w tamtych czasach bycie sekciarzem to było coś dobrego, a nie złego. Należenie do jakiejś sekty to znaczyło, że idę za kimś, kto jest nauczycielem i do niego przynależę. I to, że on ma jakichś swoich uczniów, czyniło go po prostu sektą w tym pozytywnym znaczeniu. Utworzenie takiej wspólnoty w Izraelu, która jest oddzielona od ludzi zła, to było coś, co im przyświecało i oni to opisywali w tych swoich księgach, opisywali w tych swoich zwojach. I to, że oni mówili, że mają wyprostować drogę pańską, czynić ją przystępną, czy też przygotować przyjście Pana, gdzie nikt nie zbłądzi, bo to różnie też teksty przekazywały. Chodziło o to, żeby dotrzeć do ludzi w taki sposób, aby oni nie mieli wątpliwości. No i teraz zauważmy, że Stary Testament ze swoimi księgami, później te czasy międzytestamentalne, które były czasami języka greckiego i kultury greckiej, Nowy Testament już jest po grecku spisany, no bo wszyscy mówią po grecku, to jest język lingua franca, taki międzynarodowy, tak jak dzisiaj angielski. No wszyscy mówią po angielsku. Wtedy jak ktoś nie mówił po grecku, to był barbarzyńcą. Teraz jak ktoś nie mówi po angielsku, to jest też barbarzyńcą. No, język się zmienił, podejście się nie zmieniło. Nie? Okazuje się, że znajomość tych tekstów spowodowała, że Nowy Testament, kiedy cytuje na przykład ze Starego Testamentu, to najczęściej cytuje właśnie z tej wersji greckiej, z tej Septuaginty, bo ona była znana i ona była czytana. Zadziwieniem było to, że w tych dzbanach i w tych jaskiniach znaleziono teksty w języku paleohebrajskim, hebrajskim, ale również i greckim. Zdziwieniem też było to, że były tam tak zwane paszery, czyli fragmenty do czytania, na przykład komentarz do księgi Habakuka w pierwszym dzbanie, ale tylko dwa rozdziały i coś, co my nazywamy opisem czy też komentarzem, im pozwalało dotrzeć do zrozumienia tekstu. Ja może przybliżę jak gdyby wartość tego, co oni nazywali takim komentarzem. Często w synagodze ktoś czytał raz po hebrajsku po cichu, potem drugi raz głośno, żeby ci z tyłu też usłyszeli i nie mogli powiedzieć, że czytał za cicho, a potem czytało się po aramejsku, żeby wszyscy zrozumieli. Czyli robiło się taką parafrazę, żeby nie było nikogo, kto nie zrozumiał. I kiedy na przykład czytamy Targum Jonatana z pierwszej Księgi Mojżeszowej, to my znamy teksty mówiące o tym, że na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. No i żeby nie było, żeby ci z tyłu też usłyszeli, to powiem to jeszcze raz. Na początku Bóg stworzył niebo i ziemię. A za trzecim razem to już czytam z Targumu i mówię tak. Na początku w swojej mądrości Pan uczynił niebo i ziemię przez swojego Syna. Skąd oni to wiedzieli? No i znowu. Wiedza ich w tamtych czasach i to, co my
sugerujemy sobie, że oni nie wiedzieli, po znalezieniu zwojów z Qumran wywołała po prostu potężną burzę, która trwa do dzisiaj, bo ludzie zadają pytania, skąd oni czerpali tą wiedzę, skąd u nich się ta wiedza jak gdyby namnożyła, kim oni byli, jak ważne są te teksty i czy zostały zmienione, czy nie zostały zmienione. Bo to, co na początku powiedział Olek, te 66 ksiąg, ta biblioteka, która jest dzisiaj na naszych półkach zamknięta w okładki, no to jest cała biblioteka. Natomiast ona przez te wszystkie wieki była przepisywana ręcznie. No i to było oczywiste pytanie, czy czegoś po prostu nie zmieniono, czy czegoś nie podmieniono. Taki przykład. W tym zwoju Izajasza, który tu macie rozwinięty, brakuje dwóch wersetów. Nie ma ich. Ale w tych 20 innych zwojach one są. Czyli jeżeli weźmiemy to razem, to nie brakuje niczego. Czasami są poprzestawiane wersety, jeden jest wcześniej, jeden jest później, albo są w innym miejscu w niektórych księgach, ale jeżeli weźmiemy je razem, wszystkie przepisywane, to wszystko jest i zgadza się z tekstem, który możemy porównać na przykład 1000 lat później, tak jak kodeks Aleppo, który był tym wzorcem. I dzisiaj, kiedy pojedziemy do Jerozolimy, to jest Muzeum Księgi i na pierwszym piętrze, w cudzysłowie pierwszy piętrze, bo całe muzeum znajduje się pod ziemią, znajduje się właśnie ten zwój Izajasza. Wy dzisiaj możecie sobie go sami zobaczyć. Za chwilę zobaczymy go na stronie internetowej, że można sobie go wyświetlić, powiększyć, przetłumaczyć na język polski. Klikając na jakąś literkę, podświetla nam się dany werset i możemy go sobie wydrukować tak, jak ten został wydrukowany. Słuchajcie, żyjemy w wspaniałych czasach. Takich czasów jeszcze nie było. Każdy z nas ma dostęp do tego, do czego mieli dostęp naukowcy, językoznawcy, ale tylko oni. Dla innych ludzi to było po prostu niedostępne. My dzisiaj możemy dokładnie to samo, co oni. Mało tego, możemy sobie to wydrukować i posiadać jak gdyby na własność i samemu przeprowadzić pewnego rodzaju sprawdzian, czy odczyty, czy opracowania tekstów. Jeżeli zastanowimy się, jak ludzie w tamtych czasach mówili o Esenczykach, no to znowu dochodzimy do historycznych przekazów, które albo mówią niewiele, albo są takie wręcz sprzeczne. Józef Flawiusz mówił, że oni odmawiali składania przysiąg, że nie przysięgali, że jeżeli ktoś na kogoś przysięga, a już nie daj Boże na Boga, to to bardzo źle świadczy o tym człowieku, bo on musi jak gdyby swoją autentyczność podbudowywać czyimś autorytetem. No, my znamy fragmenty z Nowego Testamentu, kiedy Jezus mówi, abyśmy nie przysięgali, tak? Wcale nie przysięgali. I znowu wielu ludziom tam z tyłu głowy zaczęła dzwonić, o, znowu coś bardzo podobnego. To jest Ewangelia Mateusza, 5 rozdział, wersety 33-37. Jezus mówi tak, że nie przysięgajcie ani na ziemię, bo jest tronem Bożym, ani na Jerozolimę, bo jest miastem wielkiego Boga, ani na swoją głowę nie przysięgajcie, bo nie możecie ani jednego włosa zrobić, czynić białym albo czarnym. Niech wasza mowa będzie tak, tak, a nie, nie, a wszystko, co jest ponadto, pamiętajcie, jest od złego. Prostota. Prostujcie ścieżki pańskie, żeby nie było wątpliwości. No to to jest zastosowanie takie, które może być przykładem takim naprawdę przymiarem takim stuprocentowym. Pytanie, czy tak możemy, czy tak potrafimy. Pytanie, czy tak chcemy, albo jak się tłumaczymy, żeby tak nie zrobić. I dla nich w Qumran to był swego rodzaju test. Pan Jezus, kiedy opowiadał o tym, w jaki sposób mają postępować, no też użył dokładnie tej samej reguły. I tu nie chodzi o to, żeby kogoś oceniać, tylko chodzi o to, żebyś ty umiał ocenić siebie. I to jest nowum, które do tej pory było gdzieś spychane na plan dalszy, że nie chodzi o to, żeby oceniać się i porównywać z innymi ludźmi, ale kierować to, co nam zostaje objawione, do samego siebie. I ci z Kibet Qumran robili to, ale później przekroczyli tą granicę i zaczęli siebie nazywać synami światłości i odgrodzili się od synów
ciemności, takim murem niedostępności. Nawet kobiet tam w ogóle nie wpuszczali do tej społeczności, chociaż znaleziono też tam groby i dzieci, i kobiet. Natomiast nie wiemy do końca, czy one pochodziły z tamtych czasów, czy to były po prostu późniejsze jakieś pochówki. Także znowu coś, co jest owiane tajemnicą. Niemniej ta zasada prawdomówności i żeby twoje tak było tak, a nie nie, no była czymś ich wyróżniającym i to dało się zauważyć. Oni spowodowali, że to stało się takim znakiem rozpoznawczym. Zauważył to Józef Flawiusz, zauważyli to też inni historycy. Oni żyli w takiej surowej wspólnocie i tak jak powiedziałem, żyli bez kobiet, bez rozkoszy świata, umartwiali się, modlili się, oczekiwali przyjścia dwóch Mesjaszy, sporządzali te rękopisy o treści takiej religijnej, doktrynalnej, tej swojej, takiej można powiedzieć prawne, oparte na prawie mojżeszowym. No i najważniejsza rzecz, tak jak mówili, tak żyli. Że to było coś, co ich wyróżniało i to powodowało, że byli zauważani, byli inni. Było coś w nich takiego, co ludzi w pewnym stopniu no, zastanawiało. Na pewno mówili o sobie, że byli nie tylko mówiący, ale wykonujący Torę, czyli wykonujący prawo, czyli że oni to stosowali w praktyce. To nie była tylko sucha gadka. O nich na przykład Plinius Starszy pisze tak. Na zachodnich brzegach Morza Martwego, poza zasięgiem wizjerów wybrzeża, żyją Esenczycy, lud samotny, najdziwniejszy na świecie. Żyją bez żadnej niewiasty, wyrzekli się wszelkiego pożądania cielesnego, żyją bez pieniędzy, a za towarzystwo mają jedynie palmy. Stale są razem, w równej mierze odmawiają modlitwy, innym przybyszom odmawiają przystąpienia do siebie, gdyż wielu zamożnych chce do nich przybyć. Ten tryb życia, który oni tam reprezentują, no, z jednych może i kusił, ale z drugiej strony widzimy, że robili coś takiego, że ci, którzy do nich przybywali, musieli się wyzbyć całego swojego majątku. Znowu ciekawa rzecz, bo wiemy, że w Nowym Testamencie Pan Jezus Chrystus, jak do niego bogaty człowiek przyszedł, to mu powiedział, że no, jednego mu brakuje, rozdaj wszystko, co masz i bądź moim uczniem, chodź za mną, nie? No, Wistawio, łatwo powiedzieć, nie? Tylko jak to zrobić? No i właśnie Kuprańczycy, ci Esenczycy byli takim przykładem, że można. No i byli taką, można powiedzieć, drzazgą wokół, bo kolało to wielu ludzi i jedni przychodzili, żeby ich dopytać, jak to funkcjonuje, a inni uznawali ich za stronnictwo. Czyli można powiedzieć, upolityczniali znowu to. W tamtych czasach byli sadyceusze, byli faryzeusze, mówiło się o Esenczykach i mówiło się o zelotach. Zeloci to byli ci z nożami, którzy, wiecie, jak nie umieli politycznie załatwić, to perforowali nożem i sprawa była załatwiona. Takie raptusy. Ale te cztery stronnictwa pokazują jak gdyby też obraz tamtych czasów. No, Esenczycy się z tego wybijają dwoma rzeczami. Że naprawdę jak mówili, tak żyli i zajmowali się tylko słowem, przepisywaniem tego słowa, uczeniem się tego słowa, kultywowaniem tego słowa. To powodowało, że oczekiwali tych dwóch Mesjaszy i oczekiwali Syna Światłości, Nauczyciela. My dzisiaj możemy się domyślać, czy mówili o tym właśnie Mesjaszu, czy też mówili o swoim założycielu. Nie wiemy tego, bo nie ma jak gdyby większej ilości informacji. W każdym razie to odkrycie w Qumran jest do dziś uważane za najważniejsze, jeżeli chodzi o archeologię. Ale dlatego, że one nie tylko dało informację taką porównawczą, archeologiczną, to znaczy 1000 lat różnicy pomiędzy na przykład tekstami z Kibet Qumran a kodeksem Aleppo, które nagle zestawione razem dają możliwość potwierdzenia tego, że te teksty nie zmieniły się w takim stopniu, żeby można było się w jakiejś mierze do tego przyczepić.
rzeczywiście wiernie zostały przekazane. Pamiętajmy, że te teksty zostały zapisane w systemie spółgłoskowym, czyli nie mają samogłosek. Ten pisarz recytował na głos samogłoskami, a zapisywał bez. Oni znali te teksty. Do dzisiaj są takie techniki pamięciowe, które powodują, że Żydzi uczą swoje dzieciaki całej Tory na pamięć. Dla nas to jest być może dziwne, a dla nich to są sprawy oczywiste. Mało tego, oni uważają, że wszystko, co najważniejsze, człowiek powinien nosić ze sobą. Więc ta wiedza była czymś, co miało być w ich sercu. Przy czym starożytni, kiedy mówią o sercu, to nie łapią się tam, gdzie my, za klatkę, tylko za głowę. To jest serce. Zupełnie inny system kodowania i ty to masz mieć w głowie, stamtąd ci tego nikt nie weźmie, no chyba, że ci zetnie głowę, tak jak Janowi Chrzcicielowi. Ale to już jest inna sprawa, to już jest jego wina i to ty jak gdyby nie ponosisz za to odpowiedzialności. Natomiast do momentu włożenia tego do swojego serca, odpowiedzialność jest po twojej stronie. To jest twoje zadanie, ty to masz zrobić. Wszystko, co najcenniejsze, masz nosić ze sobą. Jan Chrzciciel no jest tu takim przykładem, który ciągle będzie się pojawiał w książkach, no bo i dziennikarze, i naukowcy do końca nie wiedzą, co z nim zrobić i gdzie go przyporządkować, no bo chcieliby go przyporządkować do jakiejś z tych grup, które wymieniłem, nie? Czyli albo do Sadyceuszy, albo do Faryzeuszy, albo do Esejczyków, albo do Zelotów. Problem z tym, że nie da się go przyporządkować. Natomiast zrobił to Bóg. Ostatnia księga Starego Testamentu jest to księga Malachiasza. Jest to księga, która mówi o tym, jak Bóg kłóci się z kapłanami. I dziwna rzecz, bo kapłani tam zarzucają Bogu, że on nie do końca chyba wie, co robi, bo on nie błogosławi tym, co trzeba. I oni wręcz instruują Boga, jak to powinno wyglądać i komu on powinien błogosławić. A Bóg do nich mówi: wy ludzie bojący się Pana, mówicie do mnie takie rzeczy i ja to zapiszę. Zapiszę, co ludzie bojący się Pana mówili. Stworzę księgę pamiątkową, w której zapiszę, co mówili ludzie bojący się Pana, czyli mówi do kapłanów, do ludzi wierzących, do ludzi, którzy reprezentują niejako Boga na ziemi. A rozmowa wygląda jak ojca z dziewięciolatkiem i naprawdę się nie składa. Oni mu mówią: w czym my cię uraziliśmy? No, składacie mi w ofierze ślepe, chore, chrome, kulawe. Spróbuj to dać swojemu namiestnikowi, czy on to przyjmie. No oni tak jakby tłumaczyli, że no ale to idzie na spalenie, nie? No to co się rzucasz? Albo mówiono o dziesięcinach. No składacie mi w ofierze różne ofiary, ale nie w tym rzecz, wy przestańcie grzeszyć. Wtedy nie będziecie musieli składać żadnych ofiar. I ta rozmowa tak naprawdę się tam nie klei i Bóg mówi, że w tej księdze zapisze oprócz tego, co mówili ci ludzie bojący się Pana, jeszcze takie coś, że przyjdzie taki dzień, że zobaczycie różnicę między tym, kto w Boga wierzy, a kto Bogu wierzy, kto Bogu służy, a kto Bogu nie służy. Przyjdzie człowiek w duchu i mocy Eliasza i zwróci serca ojców ku synom, a synów ku ojcom. No i później następuje, wtedy nadejdzie ten dzień. No i 400 lat później, kiedy jest spisywany Nowy Testament, w Ewangelii Łukasza, która zaczyna się od takiego zdarzenia. Kapłan Zachariasz wchodzi do świątyni, został wylosowany losem i chce złożyć ofiary kadzielne i nagle pojawia mu się anioł. I mówi mu, że jego żona jest błogosławiona, że zostały jego modlitwy wysłuchane, że Elżbieta będzie miała dziecko. I ten kapłan nie wierzy aniołowi. Przez 400 lat żaden anioł się nie pojawił. Przez 400 lat żaden prorok nie mówił. To były czasy, kiedy Bóg tak naprawdę przemawiał do pogan. Pozwolił im stworzyć teksty w języku greckim. I ten anioł słyszy od kapłana, że ma mu dać znak, że to się stanie. Ja go podziwiam, że on wytrzymał. I dał mu 9 miesięcy na przemyślenie sprawy. Przez 9 miesięcy Zachariasz stracił mowę. Za nim mówił.
Po 9 miesiącach, kiedy jego żona urodziła, na tabliczce napisał jego imię, Jan, i mowa mu wróciła i znowu zaczął wychwalać Pana. I to był Jan Chrzciciel. Tak się narodził Jan Chrzciciel. To był właśnie ten, który miał wyprostować tą ścieżkę. 6 miesięcy po tym wydarzeniu w świątyni ten sam anioł idzie do młodej dziewczyny, do Maryi, do Galilei pogan i zwiastuje jej dokładnie tą samą dobrą nowinę. Mówi, poczniesz i porodzisz syna. Ona mówi, służebnica pańska, niech mi się stanie według słowa Twego. Widzimy różnicę. Tu młoda dziewczyna, tu kapłan. On nie wierzy, ona wierzy. On żąda znaku, ona też pyta, jak to się stanie, ale to nie jest żądanie znaku. Ona uwierzyła na słowo, a ten kapłan miał z tym problem. To też jest taki obraz tego, jak wyglądało to kapłaństwo 400 lat wcześniej i co się z tym działo. Wiemy, że te 400 lat to jest właśnie taka koniugacja polityki i religii i do czego to doprowadziło. Widzimy później pogan, którzy zdobywają te ziemię. Najpierw jest to Grecja, po Grecji Schedę przejmuje Rzym. I mamy naprawdę dużo informacji i możliwości porównania tego, co się tam działo na tych terenach. A Bóg nie przestał działać. Bóg poprzez swoje słowo, przekazywane z pokolenia na pokolenie, tak to, można powiedzieć, doprowadził do tego momentu, że one odczytywane w Nowym Testamencie, jako cytaty ze Starego Testamentu, wskazuje, że te rzeczy się spełniają i to, co Bóg obiecał, to się po prostu spełnia. O Janie Chrzcicielu jest powiedziane, że nie narodził się większy z niewiast. Czyli on jest jakąś granicą, jest kimś wyjątkowym, jest kimś szczególnym. Ale najmniejszy w Królestwie Bożym jest większy niż on. Dlaczego? Bo do Jana Chrzciciela to wszystko były obiecanki, cacanki. To wszystko było naobiecywane. Ale od Jana Chrzciciela każdy z nas może wziąć w tym udział. To się dzieje naprawdę. Młodzi mówią w realu. Każdy z nas może wziąć udział w tym, aby dostać się do Królestwa Bożego. I na tym polega ta główna zmiana. Czyli wszystkie obietnice Boże zaczęły być realne i dostępne dla wszystkich ludzi. Dlatego też ja mówię, że jesteśmy szczególnym pokoleniem, ponieważ Bóg, wiecie, z tym wszystkim zaczekał na nas, żebyśmy też z tego korzystali. Bo mógł to zakończyć wtedy, albo 100 lat później, albo 200 lat później. A jednak zaczekał i na nas. My dzisiaj mamy możliwość dotarcia do wszelkich informacji archeologicznych i sprawdzenia tego, albo może nawet nie sprawdzenia, tylko pokazania innym, że Bóg zachował to Słowo Boże dla naszych czasów. I że ono jest niezmienne i zostało w tylu tysiącach egzemplarzy znalezione, że dzisiaj już nikt się nie kłóci o to, czy Biblia dotarła do naszych czasów zmieniona, czy niezmieniona. Wiecie, dzisiaj się kłócą o to, czy kropki i przecinki są we właściwych miejscach. Bo już tak naprawdę nie mają się o co kłócić. A w hebrajskim, greckim tekście tak naprawdę nie ma takiej interpunkcji, którą my dzisiaj znamy. Wracając do Jana Chrzciciela, żeby odpowiedzieć na pytanie, czy Jan Chrzciciel był Eseńczykiem, myślę, że nie. Chociażby z tego powodu pytali go, co mamy czynić. A on im odpowiedział tak, kto ma dwie suknie, niech jedną da temu, który nie ma, a kto ma żywność, niech tak samo czyni. To był Ewangelia Łukasza, 3 rozdział, 10 werset. Eseńczycy utrzymywali wspólnotę majątkową. Nikt nie wie, co się działo z tą kasą, kiedy tam ludzie przychodzili i składali im całe majątki. Jan Chrzciciel totalnie temu, można powiedzieć, przeciwną informację podaje, jak mają postępować. Inna rzecz, na przykład, jak ktoś był żołnierzem, to Jan Chrzciciel powiedział, nad nikim się nie znęcajcie, nie każdy pozostanie przy swoim żołdzie. Czyli mają robić po prostu swoje, nie wykraczać poza swoje kompetencje. To też jest 3 rozdział Ewangelii Łukasza, 12 i 14 werset. Nad nikim się nie znęcajcie, ani nie uciskajcie, lecz poprzestańcie na swoim żołdzie. Tak samo idea chrztu, którą głosił Jan Chrzciciel, to była idea prośby do Boga o czyste sumienie, obmycia z brudów. To było coś, co przekraczało
kompetencje takich obmyć, które Izraelici robili przed przyjściem na przykład na święto Paschy do świątyni, że musieli się obmyć w tych mykłach, aby być czyści. Tu też dzisiaj już to zostało zacytowane, że można być czystym dla słowa, że to jest coś, co powoduje przybliżenie się do Boga. No i ten akt, który Jan Chrzciciel tak naprawdę wykonywał, chrzcząc te tłumy, to było też coś, co spowodowało, że faryzeusze, chociaż przychodzili i go słuchali, obserwowali, to nigdy nie dali się ochrzcić. I o nich pisze, że wzgardzili postanowieniem Bożym. Czyli sama wiedza, którą mieli w głowie i wszystko poukładane i znajomość tekstów, które były w Torze, wcale nie spowodowała u nich takiej zmiany, która doprowadziła do tego, że wykonywali wolę Bożą, no bo wzgardzili nią. No i to jest ciekawe, bo no Jan Chrzciciel nazwał ich po imieniu, nie? Nazwał ich plemiem żmijowym. No. Ciekawe. W Kibbet Qumran te sformułowania dotyczące światłości i ciemności to jest też motyw, który został wykorzystany przy budowie tej świątyni księgi, czy ten sanktuarium księgi w Jerozolimie. Kiedy tam wchodzimy, to na pierwszym piętrze jest zwój Izajasza, czyli ta Ewangelia Starego Testamentu, która mówiła o tym, że Bóg kiedyś przyjdzie na ziemię, jak urodzi się jako człowiek, zostanie mu nadane imię Immanuel, co się tłumaczy Bóg z nami, czyli ten Bóg, który stworzył ludzi, przychodzi do tych ludzi jako człowiek, żyje jako człowiek i oddaje za nich życie. Nie? No to była rzecz, którą ja zauważyłem w Biblii i to było to, co spowodowało, że ja się nawróciłem. Że ten Bóg, który nas stworzył, jest w stanie z nami także też cierpieć i oddać za nasze życie, jak za swoich. To było coś, czego nie znalazłem w żadnych innych świętych księgach. I ciekawą rzeczą jest, że w sanktuarium księgi jest użyty ten motyw światłości i ciemności, bo cała kopuła jest biała, a przy niej stoi czarna ściana. I ta czarna ściana symbolizuje synów ciemności i to jest ściana, naprawdę ściana, która pokazuje, że no mur, którego się nie da przejść, oni są takim murem. A cała kopuła jest w kształcie takiej przykrywki, takiego dzbanu, żeby to upamiętnić, że to zostało, te słowo przechowywane w dzbanach, a całe muzeum jest pod ziemią, żeby upamiętnić to, że to zostało zachowane pod ziemią w jaskiniach. No i naprawdę trafiona taka, można powiedzieć, alegoria tej historii, którą tam znaleziono. I trafione jest jeszcze to, że Bóg ma naprawdę poczucie humoru, nie? Że nie przez archeologów, nie przez jakichś fachowców, tylko przez dzieci odkrywa największe archeologiczne odkrycie. Tu są już dorośli, to są ci dwaj młodzieńcy, którzy szukali, ponoć oficjalnie się mówi, że kozy, która niby gdzieś im tam zaginęła w tej jaskini i oni ją szukali wrzucając te kamienie. W tym 1947 roku ten Beduin, młody człowiek, podczas szukania, kiedy natrafia na tą jaskinię, no to wydobywa z tym swoim przyjacielem z niej dzban, a w nim było 7 zwojów. I te zwoje trafiają później przez nich na pchlitarg. No jak to chłopaki, jak dorwali taką skórę, to chcieli ją pociąć na sznurówki i poszli normalnie do szewca. Tylko szewc okazał się handlarzem na czarnym rynku. Ten miły pan nazywał się Kondo, mówili na niego wilk. I oczywiście za parę dolarów od niego odkupił te zwoje i zaraz zaniósł je do mera prawosławnego klasztoru, do Atanazego i sprzedał mu je za 250 dolarów. I myślał, że zrobił, wiecie, interes życia, nie? Zacierał ręce. A Atanazy wziął po 6 miesiącach, wywiózł je do Ameryki i ogłosił się w gazecie Wall Street Journal, że ma do sprzedania starożytne zwoje sprzed pierwszego wieku naszej ery, też za 250, ale tysięcy dolarów. Tylko że ta informacja w Wall Street Journal została, słuchajcie, tak niefortunnie umieszczona pomiędzy ogłoszeniami tam o mieszkania, o sprzedaż różnych tam rzeczy. Mało kto to w ogóle zauważył. Ja za chwilę pokażę zdjęcie tego screenu. Ta sprzedaż tych zwojów miała też
drugą swoją jak gdyby taką historię, ponieważ trzy z tych zwojów trafiły do człowieka, który się nazywał Elazar Sukiennik. On później był dyrektorem muzeum w Jerozolimie. I wiecie, można powiedzieć, że to jest przypadek, że te zwoje trafiają do ludzi, których przypadkowo gdzieś tam napotkali, nie? Ale jak zobaczymy, jakie te zwoje zatoczyły koło, jak z tej Ameryki zostały przywiezione znowu do Izraela, bo ten mer tego prawosławnego klasztoru, on za żadne skarby nie chciał Izraelitom tego sprzedać. Słuchajcie, tam był czas wojny, nie? To naprawdę było państwo, które zostało przedzielone murem. To był drut. Ale po jednej i drugiej stronie trwała walka, nie? To był czas takiej naprawdę, można powiedzieć, no niemiłej atmosfery. I Sukiennik no kupuje te zwoje za $2000, te trzy sztuki, pożycza te pieniądze od swoich kolegów, znajomych, żeby je w ogóle wydobyć, a w tym samym czasie Miguel Yadin kupuje w Ameryce przez pewnego profesora, też zbierając te pieniądze z różnych źródeł, żeby wydobyć te zwoje. I one czterema samolotami wracają do Izraela. Nie jednym, bo wiecie, jakby jeden spadł, to wszystkie zginą. Ale jak czterema polecą, to jak jeden spadnie, no to trzy zostaną, nie? Te mądre podejście, ten sposób po prostu zadbania o te no niecodzienne znalezisko, no spowodował, że odkrywamy też to, co często Żydzi mówili tym świętym podejściem do tekstów Pisma Świętego. Oni naprawdę sobie cenią to, co tu jest napisane. Nie same przepisywanie. Chociaż młody człowiek, który jest zmuszany przez ojca do przepisywania Tory, to pewnie no cierpi katusze. Ale wiecie, ósmy psalm powiedział, że Bóg niczego przed ludźmi nie zataił, wszystko im objawił, po to, żeby oni nauczyli swoje dzieci, a te nauczyły swoje dzieci, a te nauczyły przyszłe pokolenia, które się dopiero narodzą. I oni to robią od czasów, kiedy Mojżesz otrzymał te kamienne tablice. Słuchajcie, to jest 3000 lat, 3,5 tysiąca lat przepisywania tych tekstów. I oni nie zmienili sposobu, oni to nadal robią, nadal piszą to na skórach, nadal uczą dzieci. Nic się nie zmieniło. I kiedy ten dzieciak pisze ostatnie słowa Tory, kiedy Mojżesz w piątej księdze mojżeszowej żegna się na górze Nebo, to on go trzyma za rękę, ten ojciec, i pisze razem z nim. Bo to jest tak, jakby on napisał. I w momencie, kiedy on pisze te ostatnie słowa, to z niego schodzi odpowiedzialność, która jest opisana w tym ósmym psalmie, i oni świętują. Słuchajcie, oni mają takie święto, że oni są przeszczęśliwi, bo z niego zeszła odpowiedzialność na tego smarka. Teraz on musi nauczyć swoje dzieci. On już swoje zrobił. I on jest tak jakby uwolniony, on jest szczęśliwy. A tamten to ma wszystko w sercu. I nawet jeżeli tego nie rozumie, to Bóg mu to przypomni we właściwym czasie. Bo jak to nosisz ze sobą, to Bóg ci nie da spokoju. Bo to jest Słowo Boże, które pod natchnieniem Ducha Świętego zawsze będzie w tobie działało. Gorzej, jeżeli tego nie znasz. Bo nie będzie miało co działać. Bo nie będzie miał ci co przypomnieć. Bo wiecie, że Duch Święty przypomina, nie? Tutaj mamy tego handlarza Kondo. To był człowiek, który te trzy zwoje, które później sprzedał Sukiennikowi, on je przechowuje u siebie. Z tym jest związana w ogóle cała taka historia, tylko my dzisiaj też już do tego nie możemy dojść, ponieważ ona została opowiedziana po 10 latach. I słuchajcie, przez te 10 lat wariantów tej historii jest tyle, że jakbyście czytali te książki, no to każda was doprowadzi do innych wniosków, nie? Więc ja tego w ogóle nie opisuję, ani nie wnikam w to, bo oni z tego zrobili taką fajną legendę, która się fajnie sprzedaje, no i tyle. Faktem jest, że trzy zwoje trafiły do Sukiennika, a Miguel Yadin pojechał do Ameryki wykupić tamte. I to są fakty, które są po prostu potwierdzone i tego należy się trzymać. Drugą też ważną rzeczą jest to, że te wydarzenia nie są jak gdyby dzień po dniu, tylko to są lata. To, co opowiadam o tym zakupie tych trzech zwojów, to jest znowu 59 rok. Ci archeolodzy, którzy później przystępują do badania tych zwojów, to się okazuje, że to jest ekipa 8 ludzi. Wśród nich jest jeden Polak, Jan Milik, który wykazał się niesamowitą umiejętnością, mianowicie na takich stołach, jak tutaj widzicie, były porozstawiane
porozkładane pod szybami malutkie fragmenciki, jak puzzle rozsypanych fragmentów, bo jak dzban był pełny, nieuszkodzony, to te zwoje przetrwały całe. Ale jak dzban był pęknięty, no to one się rozsypały i wysypały się tak jak puzzle z pudełka. I oni musieli później łączyć je. No więc on chodził między tymi stołami i potrafił z jednego stołu na początku i końcu znaleźć dwa fragmenty, które do siebie pasowały. Ja wiem, że to jest możliwe, bo moja córka ma taką zdolność. Ja na przykład z puzzli, nie wiem, czy w życiu w ogóle kiedyś tą ramkę ułożyłem, a ona, jakby się jej dało 3000 puzzli, nie, no to się obrazi, nie? Ona musi dostać 3000 po 3 i pomieszać je z trzech różnych, nie? I to wtedy do niej jest dopiero zabawa, nie? Ja, to tak jakbyś mi po prostu, wiesz, bułkę tartą wysypał i kazał ją na nowo poskładać, nie? Dla mnie niewykonalne. Milik miał takie coś, że on potrafił znajdować te fragmenty. W sensie oni je lepili taśmą klejącą. Potem przez 20 lat rosyjskie archeolożki skubały ten klej z tego i specjalnymi odczynnikami to czyściły. Więcej narobili szkody czasami przez właśnie łączenie tego, wkładanie pod szybę, no bo tam był wiatr, oni przy otwartych oknach pracowali. To też był czas takiej no, zawieruchy wojennej, także no, musicie sobie jak gdyby uzmysłowić, że oni poświęcali na to swoje wczasy, wakacje, przyjeżdżali tam, pracowali, potem zabierali to, co, do czego doszli, opracowali w domu i znowu przyjeżdżali. I tak było przez wiele lat i nikt nie miał do tego dostępu. Cały świat szalał, bo czuli się jak gdyby okradzeni z informacji, że nie mają tej informacji. No a oni nie byli w stanie jej wypuścić, no bo ta praca tak naprawdę trwała z takimi skokami. Tu mamy mera prawosławnego klasztoru, Atanazy Samuel. To jest ten, który właśnie za te 200 czy tam 250 dolarów kupił te, bo to też są różne informacje. I mamy dwie drogi jak gdyby dojścia do kompletacji tych zwojów z tego pierwszego dzbanu. Ale obie drogi i tak prowadzą do Muzeum Narodowego w Izraelu. Tam są różne konszachty, nie mogą się przyznać do tego, że to Izraelici kupują, no bo politycznie ludzie byli za Palestyńczykami, nie? No bo im wydarto kawał ziemi i teraz nagle państwo, którego nie było 2000 lat, na nowo powstaje. A Izraelici mówią, no właśnie, po 2000 Bóg znowu się do nas przyznał. Zostały znalezione nasze święte księgi, nasz język starożytny jest jako jedyny, który funkcjonuje i znowu przyszedł do działania. No i powstało nasze państwo. No i nie ma drugiego takiego przykładu, z którym można by Izrael porównać. Rzeczywiście jest to taki ewenement na skalę światową. Tutaj jest jeszcze fragment tego z Wall Street Journal. O, przepraszam. To jest Atanazy. Tu mamy sukiennika. A to jest Miguel Yadin. Ciekawą rzeczą jest, że sukiennik, to jego prawdziwe imię i nazwisko, to jest Eliezer Lipa. Chłopak z Białegostoku. W 1912 roku emigrował, zamieszkał w ziemi Izrael i tam też został archeologiem na tym Uniwersytecie Hebrajskim. Ciekawą rzeczą jest, że praca tych archeologów, praca tego muzeum i w ogóle zaangażowanie ośrodków takich uniwersyteckich było okryte taką tajemnicą. Domysły z tamtych czasów, co to są za zwoje, co też tam się znajduje, jakie tajemnice tam są ukryte, spowodowało, że po prostu dziennikarze tworzyli bardzo mnóstwo takich no, niezdrowych legend. Dzisiaj mamy z tym wszystkim spokój, jest to wszystko już poukładane. Książki, które w tej chwili są pisane, naprawdę już przesiały te wszystkie takie newsy i wymyślone rzeczy, co jest ważną też rzeczą, do czego oni doszli. Że oni nie wiedzą, kim byli Esenczycy. Sama nazwa Esenczycy została ukuta przez Greków. Oni sami o sobie tak nie pisali.
Tajemnica, która w tych tekstach została tam gdzieś ukryta, to tylko miłość do słowa i miłość do tego, aby tym słowem po prostu żyć. Praktyka. Nie da się o tym mówić, tak masz żyć. Dopiero wtedy to zrozumiesz. Jeżeli nie będziesz tak żył, to nie masz szans, żebyś tego zrozumiał. Nawet jeżeli się tego nauczysz na pamięć. I ciekawą rzeczą jest, że te teksty, które tam są nazwane tą regułą synów światłości, przypominają nam to, co mówił o nich Józef Flawiusz, że oni byli wyjątkowi jak gdyby w praktykowaniu tego, co znaleźli w tekstach. No i to jest taki typowy żydowski sposób podejścia, który jest różny od tego, czego nas uczą w szkołach, bo najpierw teoria, nie, a potem praktyka. Nie? A u nich ta teoria, jeżeli nie ma nic wspólnego z praktyką, to przestaje być cokolwiek warta. Ja tu kiedyś mówiłem o takim przykładzie tego, jak Grecy i Hebrajczycy, czy też Semici różnie definiują słowo prawda. Dla Greka, jeżeli zapytamy, czy ten stolik tu jest, albo czy to krzesło tutaj jest, no to przyjdzie i powie, no jest. Dotknąłem, więc jest, nie? Jest prawdziwe. Ale Semita na nim usiądzie. Jeżeli będzie na bakier z aerodynamiką, to powie, że jest nieprawdziwe. Zawsze praktyczny aspekt. Jeżeli jakaś wiedza nie ma tego praktycznego aspektu, to ona nie jest do zastosowania. Tutaj mamy przykład z 47 jeszcze roku, 29 listopada. Yigal Yadin ma świadomość tego, że w ONZ decyduje się o Palestynie. W tym autobusie, który tu jest na zdjęciu, sukiennik jedzie, jest jedyny Żydem w tym autobusie i pod pachą ma te zwoje, nie? I zawozi je do siebie do domu. To są wydarzenia, które, słuchajcie, to są nieprawdopodobne, nie? Że w takich warunkach, w takich okolicznościach i w taki sposób po prostu było to wszystko transportowane po to, żeby później nagle powiedzieć, słuchajcie, to są słowa, do których Bóg się teraz przyznaje przez nasz naród. Że te słowa, które tam są zapisane i przez wieki przetrwały, one poświadczają autentyczność tego pisma. Już nie ma wątpliwości. To zostało zachowane przez 2000 lat, zakopane pod piaskami pustyni. Wiecie, to nie da się tego porównać z niczym innym. Tym bardziej, że jest to zapisane na kruchych materiałach typu papirus, typu pergamin czy skóra. A jednak, to co mówimy o Kumrańczykach, to są rzeczy, które albo przybliżają nas do tego, co my dzisiaj nazywamy chrześcijaństwem, albo też nam pokazują różnicę w myśleniu. Podam taki przykład. Ci Kumrańczycy, chociaż nazywali się synami światłości i mówili, że będą walczyć z synami ciemności, mówili coś takiego, że trzeba miłować swojego bliźniego, ani przyjaciela swojego nienawidzieć. Trzeba nienawidzieć synów ciemności. A Jezus tak nie uczył. Jezus mówił tak. Jest napisane, będziesz miłował bliźniego swego, a przyjaciela swego będziesz nienawidził. Nie, on tak nie powiedział. Powiedział, powiedziano. I to jest bardzo ważna rzecz. Powiedziano, że nieprzyjaciela swego będziesz nienawidził, nigdy nie znajdziemy w Starym Testamencie. Miłość, tak. Nawoływanie, żeby miłować swego bliźniego, tak. Ale nienawiść przyjaciela nie ma czegoś takiego. To zostało dodane. To jest inna rzecz, bo to jest kwestia prawna, że to, co komuś zrobiłeś, to teraz ty musisz odczuć to, co on czuł w taki sam sposób. Czyli ręka za rękę, noga za nogę, oko za oko, ząb za ząb, nie? Zresztą w prawie Hammurabiego też takie podejście było, nie? To było sprawiedliwe, nie? To jest tak samo, jak Rzymianie przyjechali, zburzyli świątynię, a kapłani błagali o życie, nie? Oni powiedzieli, godzi się, żeby kapłan ginął ze swoją świątynią. No i ich zabijali. To dla nich były oczywiste rzeczy, nie? Że wszystko musi być razem w pakiecie zamknięte. My nie mamy takiego myślenia. My mamy tysiące różnych skal szarości, nie? I potrafimy dyskutować na te tematy w nieskończoność. U nich to były raczej krótkie cięcia. Ten temat z Ewangelii Mateusza 5:43-44 pokazuje, że Jezus rozumiał, że potoczne myślenie o pewnych kwestiach
jest w obiegu. Ale on pokazał zupełnie inną drogę, kierując ludzi właśnie z powrotem do słowa. I to jest bardzo ważna rzecz. To, że ktoś coś tam powiedział, to jest jedno. Ale należy tak, jak mówi słowo. Bo to słowo jest natchnione przez Ducha Świętego i Jego mamy się trzymać. Jeżeli my będziemy mieli w swoim sercu to słowo, to one nam się we właściwym czasie przypomni. Wykładowca, przez którego Miguel Jigeljadin kupuje te zwoje od Atanazego, to jest znowu Harry Orliński. Jest tam dużo polskich nazwisk w tym całym zawirowaniu z tymi zwojami. No, z jednej strony fajnie, że znowu się możemy do czegoś tam przyczynić. Z drugiej strony fajnie słyszeć takie polskie nazwiska. Ale najfajniejsze w tym wszystkim jest to, że wiecie co, ta narodowość nie ma żadnego znaczenia tak naprawdę. Bo to, kim byli Esejczycy i kto brał udział w odkryciu tych zwojów, to wszystko schodzi na dalszy plan w momencie, jak my rozumiemy doniosłość tego odkrycia, którą możemy porównać z tekstami o 1000 lat starszymi. I to po prostu naukowców rzuciło na kolana. Mnóstwo ludzi się nawróciło. Mnóstwo ludzi dzięki temu, że zrozumieli, że to Słowo Boże było przekazywane z pokolenia na pokolenie w taki pieczołowity sposób. Mało tego, że nawet ten kodeks Aleppo, o którym mówiłem, ten z X wieku, on opracował metodę liczenia każdej litery. Z dwóch stron liczono i trzeba było się na środkowej spotkać. Po to, żeby żadnej litery nie brakowało. Im naprawdę zależało na tym, aby ten tekst dotarł nienaruszony. Bo nie wolno było zrobić błędu przy pisaniu, ani przy czytaniu. W synagodze, jeżeli ktoś przy czytaniu się pomylił, to musiał czytać drugi raz. Bo jeżeli by któryś z słuchających nie zrozumiał albo opacznie zrozumiał, to to była jego wina. I krew tego człowieka szła na jego głowę. I oni się tego naprawdę bali. Oni nie dopisywali pomiędzy literkami samogłosek, tylko pod. Bo jest napisane, że niczego nie dołożysz, ani niczego nie ujmiesz, bo ci Bóg dołoży albo ci ujmie z twojego życia. Więc pisali pod. Znaki, które my dzisiaj nazywamy tą wokalizacją, czy też akcentami, były pisane albo góry, albo na dole i były informacją dla kantora, który miał to odśpiewać we właściwy sposób. Bo oni śpiewali teksty. Nie tak, jak my dzisiaj recytujemy, tylko oni je po prostu śpiewali. Więc mamy... wiele wydarzeń w tym samym czasie. Jedne się dzieją w Ameryce, gdzie te zwoje zostały wywiezione, jedne się dzieją na terenie Izraela, znowu na terenie Palestyny. Ludzie z Europy przyjeżdżają, żeby to opracowywać. Kto ma do tego dostęp? Ile tam jest ludzi z narodu izraelskiego? Znowu wielka chryja, że nie ma ich. Nie? Dopiero jak trafiają do Muzeum Narodowego, no to troszeczkę się to uspokaja, ale później przez lata w ogóle ta informacja nie wychodzi. Znowu mają do nich pretensje, że kryją prawdę. Co też to tam jest, nie? Niektórzy nawet podejrzewali, że tam są teksty, które podważą wartość chrześcijaństwa. A tu okazało się zupełnie coś innego. Jak gdyby zostało zapieczętowane Słowo Boże i wykazało to, co od wieków było przekazywane z pokolenia na pokolenie, że Chrystus z Księgi Izajasza przyszedł na ziemię, żył jak człowiek, umarł, a Bóg z martwych zbudził. I to było dla wszystkich po prostu czymś, no co do dzisiaj gdzieś też z tyłu głowy im dzwoni i gra. Tu już mamy grupę ludzi, którzy tworzą kopię, bo od razu zaczęto tworzyć kopię tego, aby można było to opracowywać. Dzisiaj są stworzone kopie zwoju Izajasza na kartach ze skóry, które można normalnie nabyć na rynku antykwarycznym. Zostało to zdigitalizowane, za chwilę też będziemy to być może oglądali, jak sobie przypomnę, w którym miejscu z Olkiem żeśmy link wstawili. O, to jest dobre miejsce. No i teraz nasza kochana Wikipedia, nie? Dzisiaj klikając na taki link, na przykład z Groty Pierwszej,
Dobrze, możesz to zostawić i spróbować wyjść wstecz. Bo tam będzie zestawienie, o, jest grota pierwsza. Jak klikniemy na grotę pierwszą, to mamy, słuchajcie, wszystkie zwoje, które zostały znalezione w grocie pierwszej. Te podkreślone na niebiesko to są ze zdjęciami. Kliknij pierwszy, to jest komentarz do księgi Habakuka. No i możemy sobie wydrukować to w domu i samemu po prostu do tematu podejść. Jakbyśmy weszli w zwoje z nad Morza Martwego, czyli wstecznie, do groty pierwszej znowu byśmy musieli wejść do tego zestawienia. I to będzie niżej, tak, tutaj zwój Izajasza. No to klikając na niego, możecie sobie wydrukować dokładnie, to jest ten zwój, który tutaj widzicie. Każdy może to w własnym domu sobie zrobić, bez większego problemu. W każdej grocie będziecie mieli opisane, czy były po paleohebrajsku napisane teksty, czy w języku hebrajskim, czy w języku aramejskim, czy też po grecku. I każdy z nich ma swoje oznaczenie i każdy z nich ma też albo link, albo swoje zdjęcie. To jest tylko taka najprostsza, można powiedzieć, forma dojścia do tego, co tam znaleziono. Było tych zwojów około 800, około niecałe 300 zwojów, to były zwoje biblijne w różnej tam kondycji, jedne fragmentaryczne, jedne kompletne. Bardzo dużo było tam też tak zwane komentarzy, które pozwalały od razu zrozumieć, co autor miał na myśli. To wszystko pokazuje na tym, że oni żyli Słowem. Oni się poświęcili przepisywaniu Słowa i wszystko robili po to, żeby tym Słowem żyć. Kiedyś mój przyjaciel został zapytany, która Biblia jest najlepsza, który przekład jest najlepszy. Nie? To jest takie stałe pytanie, które można słyszeć. I on wtedy odpowiada, przekład mojej babci. Ona Biblię przełożyła na życie. Biblia przełożona na życie to jest najlepszy przekład. Lepszego nie ma. Jeżeli to, co zrozumiesz, wdrożysz w życie na nikogo nie patrząc i będziesz tak żył. I to jest ten przykład, o który chodzi Bogu. Myślę, że Kumrańczycy tego próbowali. Olku nie gada do mnie. W tych 11 grotach znaleziono w sumie 900 rękopisów, 233 manuskrypty, fragmenty całej księgi Biblii dotyczyły Starego Testamentu. Nie znaleziono tam księgi Estery, co nie znaczy, że jej jeszcze nie znaleźliśmy, bo dalej znajdowane są groty i dalej znajdowane są różnego rodzaju miejsca, gdzie są jakieś odkrycia. Nie? Za błąd przepraszam. To po uszach dostanę od mojej córki. No. Zmieniam. To jest Milik. Tutaj go widzimy, jak on pracuje nad tymi puzzlami. A tam w oddali widzimy, jak wyglądała ta sala. Tak. Potem przestał być księdzem. Po archeologicznych swoich wojażach wyjechał do Francji i tam się ożenił. Łącznie opublikowano około 160 takich kumrańskich rękopisów, różnych instrukcji, tłumaczeń, opracowań, komentarzy. To wszystko pozwoliło, aby na całym świecie ludzie mogli się nad tym pochylić. I w zasadzie te teksty tak naprawdę otworzyły ludzi na inny świat. Na inny świat myślenia o tym, w jaki sposób Bóg zachował Słowo Boże do naszych czasów. I do dzisiaj są próby jak gdyby podważania tego, że to nie miało prawa przetrwać. No ale dla mnie to Bóg ma po prostu poczucie humoru, nie? W dzbankach, w piaskownicy, za pomocą dzieci. Zrobił to no, tak, jak tylko On to potrafi. Tak jak też Pan Jezus Chrystus mówi, że był wychwalany przez dzieci. Wiecie, ludzie kładli przed Nim palmy, On wsiadł na osiołka i przejeżdżał, a faryzeusze stali i żadnego z nich to nie ruszyło. Jedni zauważyli, że spełniają się pewne proroctwa, a jedni uważali, że to nie ma prawa bytu.
ci, co mieli w głowie poukładane i znali teksty, nie dali wiary. No i teraz z Qumran jest dokładnie taka sama sytuacja. Nawet te argumenty, które zostały wyciągnięte na światło dzienne i porównanie tekstów, które mają 1000 lat różnicy, no nie przekonało wszystkich. Dalej próbują drążyć, dalej próbują szukać. Wielkość odkrycia w Qumran to jest przede wszystkim świadomość tego, że te kopie są bez precedensu. No nie ma po prostu w literaturze drugiego takiego przykładu. No nie ma szans porównać tego z czymś innym. To jest ewenement. Drugą taką ważną rzeczą jest też to, że oprócz kodeksu Aleppo mamy drugi kodeks leningradzki, który jest przepisywany z kodeksu Aleppo i też możemy te dwa porównać, jak wyglądała praca skrybów, bo to nam daje też informację, jak pracowali ci skrybowie w Qumran. Kodeks leningradzki i kodeks Aleppo to są kodeksy, które mają już tą punktację, dają informację o samogłoskach, a tamte nie miały tego. Czyli oni musieli recytować na głos z samogłoskami, a zapisywać bez samogłosek. To też jest niesamowite. Tu mam taki przykład właśnie tego kodeksu leningradzkiego. To też jest z Wikipedii fragment. No, Wikipedia może nie jest najlepszym źródłem informacji, ale często i coraz częściej podaje bibliografię na dole, z której można skorzystać. I słuchajcie, ta bibliografia naprawdę robi wrażenie, bo ludzie zaczynają się do tego przykładać i nie piszą tylko, żeby pisać, że coś tam wiedzą, ale pokazują źródła. Jak pokazują źródła, to po tych źródłach naprawdę można dojść do bardzo wielu cennych informacji, które o dziwo, chociaż nie są tłumaczone na język polski, to znajdują swoje opracowania, które są takimi skrótowymi w języku polskim. Także zachęcam do szukania tego. Tu mamy przykład zapisany właśnie w języku paleo-hebrajskim, takie powiększenie tego tekstu. Chwila. O, jest. Jest. I jeszcze jedną rzecz chciałem wam pokazać. Mianowicie na stronie wystawy Biblii, i tu poproszę Olka, żeby to obsłużył. Jak wejdziemy wystawa biblii.pl na rękopisy i na Qumran, to jak zjedziemy na sam dół strony, to tam jest taki dzbanek, jak go sobie dziabniemy, to wchodzimy do izraelskiej strony, która ma wszystkie znaleziska wyeksponowane. Zróbmy sobie zwój Izajasza. Jak sobie go klikniemy, to można sobie go przewijać, a każdy w prawo-lewo, tak? I można też powiększać, spróbujcie powiększyć, to zobaczycie nawet strukturę skóry. To są takie zdjęcia, takiej jakości, że każda jedna litera jest w drugą stronę z tym zoomem chyba trzeba. Tak? Mało tego, jeżeli będziecie to przeglądali na przykład w przeglądarce Chrome, to ona przetłumaczy te teksty na język polski z automatu i kiedy się najedzie na jakąkolwiek tutaj literkę czy kliknie, chyba zoom trzeba zmniejszyć całkiem, to wtedy to działa. O, i teraz spróbować. Jak się kliknie, to się wyświetla tekst i jeżeli byście to mieli w Chromie otwarte, to z automatu wam na język polski przetłumaczy. Nie? Także technologicznie nie musimy być, że tak powiem, bogaci w certyfikaty i doktoraty, żeby wykonać tą samą pracę, którą wykonywali ci naukowcy. Naprawdę mamy dostęp do tego, co i oni. Pytanie, czy to zrobimy? Pytanie, czy to, że żyjemy w takich czasach, że mamy możliwość taką techniczną, samodzielnego podejścia do tekstu, spowoduje, że my jednak się nad tym tekstem pochylimy.